nowoczesne lamele i listwy wykończeniowe pomiędzy. Prosty montaż bez wiercenia i malowania. Instrukcja montażu, który wykonasz samodzielnie. Przygotuj klej montażowy i poziomicę, opcjonalnie do przycięcia, piłkę do drewna oraz skrzynkę uciosową. Pierwszym krokiem jest wyznaczenie pionu przy pomocy poziomicy. Pierwszy profil należy nakleić precyzyjnie. Od tego zależy efekt końcowy. Nakładamy klej montażowy na lamel. Wystarczy kropla co 10 cm. Opcjonalnie można skorzystać z taśmy montażowej Tesa. Listwę doklejamy do ściany z zachowaniem pionu. Następnie nakładamy klej na listwę wykończeniową między lamele. Dzięki nim zasłonimy starą ścianę i zabezpieczymy przed uszkodzeniami, a szerokość między lamelami będzie zawsze taka sama. Listwę wykończeniową naklejamy na ścianę i dosuwamy do lamela. Nie przejmuj się nadmiarem kleju, zasłoni go kolejny profil. Czynność powtarzamy aż do uzyskania zamierzonej szerokości. W przypadku niższych pomieszczeń lamele łatwo skrócisz we własnym zakresie. W tym celu użyj piłki ręcznej do drewna lub piły ukosowej. Lamele 3D zamontujesz szybko i samodzielnie, a efekt końcowy odmieni Twoje wnętrze. Lamele kupisz poprzez sklep internetowy www.lamele3d.pl. Dostępne różne kolory, jak i lamele fornirowane naturalnym dębem. Zamów próbki i wybierz lamele dla siebie.